Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. My dopiero wstałyśmy, jeszcze jestem w piżamce, ale nie zwracajcie na to uwagi. Wiki jak co rano się bawi, żeby mamusia mogła troszeczkę się ogarnąć. Niebawem idziemy na spacerek, ale najpierw muszę zjeść śniadanko, więc zabieram się za jedzenie. Śniadanie dzisiaj rogaliki. Przyznam się bez bicia, że pozazdrościłam Julce ostatnio, jak oglądałam Vlogmaj i miała rogaliki, więc i ja się udałam do Biedronki. Tylko, że ja lubię najbardziej z awokado z pestkami słonecznika i z pomidorkiem, a że nie mam awokado, to zjem sobie takie same maślane, do tego woda z miętą i z cytryną. Życzcie mi smacznego. Sprzątamy, tak? Proszę i proszę. My teraz na dół. Za jakieś 15 do pół godziny Wiktoria będzie jadła kaszkę, więc jej zrobię ją i pójdziemy na spacerek. Pójdziemy po małe zakupki, co? Oj, tak, pójdziemy na zakupki. Idziemy. Idziemy. Będziesz jadła? A kto ma taki fajny śliniak? Tak, ty? Nie? Grzechotka, tak? Wszystko powyrzucałaś. Proszę. Nie? A? Ale dobre, co? Nie. Idziemy na spacerek, Wiki. My już wróciliśmy do domu i tak szybko pokażę Wam, co kupiliśmy. Mamy banany. Kiwi. Więcej bananów. Awokado, bo dzisiaj na śniadanie miałam ochotę, a nie było. Makaron. Serki, takie dwa bułeczki, jabłuszka i biszkopciki. I to chyba tyle. Dokładnie, to na tyle. Więc takie małe, szybkie zakupy. Kto to wstał? A kto to wstał? Wyspała się Niunia? Ale jesteś przybliżona, o kurczę. Wyspałaś się? Trzeba włosy związać. Jest tak ciepło, ja się ubrałam na spacer z Wiki w długą bluzkę, w długie spodnie, a chyba teraz jest około 30 stopni, więc no będzie mi na pewno za gorąco, więc idę się przebierać. Jak widzieliście, Niunia już wstała, więc za chwilę pójdziemy na dół, zrobimy sobie coś do picia, może jakiś koktajl. Mam ochotę założyć moją długą sukienkę, ale nie wiem, czy ona nie będzie za długa na mnie, bo chodziłam w niej w ciąży. Jednak ten brzuszek podnosił ją trochę do góry, ale zaraz zmierzę i zobaczę. Założyłam tą sukienkę i może za długa taka to nie jest, chociaż chyba będę musiała ją tak delikatnie skrócić, bo jak podciągam ją tak jak nosiłam tutaj pod brzuch, żeby tutaj było luźno, to jest ok. Tyle, że ona mi się strasznie tutaj zsuwa, więc będę musiała ją delikatnie obciąć. Oczywiście ona jest mega wygnieciona, więc na to nie zwracajcie uwagi, ale strasznie mi się podoba, więc muszę zanieść ją do krawcowej. Chyba, że tutaj jakąś taką ciaśniejszą gumeczkę by mi wszyła. No, ale jest piękna. A skoro sukienka jest na mnie zła, to nałożyłam sobie spodenki i koszulkę. Na dworze naprawdę jest tak przyjemnie, że aż można by było siedzieć cały dzień. Gdzie jest Wiki? A co Wiki tu robi? Bawi się? Bawi się, Wikunia? Tak pięknie, że pojechałam sobie gdzieś nad wodę nawet, ale niestety Daniel musiał dzisiaj pewne sprawy pozałatwiać, więc czekamy na niego, a później mam w planach pojechać kupić sobie strój kąpielowy, bo wiecie co? Idę do Niuni, bo w sobotę idziemy na basen i nie chcę paradować w bikini, więc chcę sobie kupić właśnie strój taki jednoczęściowy i jeszcze muszę kupić pampersy dla Niuni, takie właśnie do wody specjalne, więc czekam aż przyjedzie
i wtedy ja pojadę na małe zakupki. Nie chodzi. Tepu, 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 tak ci nieładnie chodzi. I jesteśmy. A kuku. A kuku. I z powrotem. Teraz uciekamy. Pięknie. I jeszcze raz. Idziemy, 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 idziemy. Rozbieramy Golasa. Rozbieramy, bo ciepło, tak? Rozbieramy, bo... Wyszłam sobie troszeczkę na dwór i szukam piosenek na klip ślubny. Już w sumie wybraliśmy. Jeszcze wypisuję jakieś, które mi się podobają. I zobaczcie, dwa razy to samo jest wpisane. Więc to chyba musi być jakiś znak. No i jeszcze tam sobie stwierdziłam, że popatrzę troszeczkę, żeby być pewną na 100%, jaką piosenkę na klip wybrać. Co w koszyczkach ratunkowych. Już sobie wszystko tutaj chcę dokończyć, powpisywać. No i nagrać Wam w końcu DIY planera ślubnego. Pokażesz, gdzie Lala ma oczko? Tu ma oczko Lala, super! I tu ma oczko, brawo! Moja mama właśnie wróciła z zakupu i mówi do mnie: nie mogłam się powstrzymać, były takie piękne rzeczy. I kupiła oczywiście Wiki coś do ubrania, więc Wam już pokazuję. Zobaczcie, taką fajną koszuleczkę i bluzeczkę kupiła z takim rose gold napisem. I do tego komplecik, taka bluzeczka na taki bardzo, bardzo króciutki rękawek. I do tego takie spodeneczki w truskaweczki, naprawdę, a i arbuzy, naprawdę jest super, bardzo mi się podoba. Więc takie oto zakupki dla Wiktorii. I idziemy już do miasteczka pooglądać te stroje. Wróciliśmy z miasta i tak naprawdę nic z Wami nie nagrywałam, ale zaczęło się tak strasznie chmurzyć, że myślałam, że będzie jakaś burza i zadzwoniłam po tatę, żeby po nas przyjechał. I jakoś nie w głowie mi było wyciągać aparat, a byliśmy na takich szybkich zakupach, tak jak Wam mówiłam, po ten strój. I już Wam pokazuję, jak on wygląda. A tak, oprócz stroju kupiłam jeszcze dwie paczki pampersów na basen dla Wiktorii i dla Zuzi Wiki, koleżanki. Dla naszych znajomych córeczki. A strój kupiłam w Kropie, już Wam pokazuję, jak on się prezentuje. To taki typowo na basen, wiecie? Jednoczęściowy, bo ja raczej nie będę w nim jeździła nad jakieś jeziorka. Chociaż może, kto wie, zobaczymy. O, wygląda on tak. Jest taki cały czerwony, dość wycięty, ale mam nadzieję, że będzie dobry, bo powiem Wam, że go nie mierzyłam. Kosztował 70 zł praktycznie, bez grosza. I to jest rozmiar S. Chciałam XS-kę, ale niestety nie było. To był najmniejszy rozmiar, więc zaraz go zmierzę i zobaczymy, czy jest ok i czy nie będę musiała go oddawać. Wiecie co? Zmierzyłam ten strój i... Oj, powiem Wam, że tak, no już go zostawię, bo nie będzie mi się chciało szukać jakiegoś innego i chodzić po mieście, mierzyć, bo jednak chyba trzeba mierzyć takie rzeczy. I co mi się nie podoba, to tak, tutaj chciałabym, żeby to było jednak większe wcięcie, bo dość dziwnie to wygląda, wyglądam jak przedszkolak trochę. Tak ogólnie jest wszystko ok. No może nie będę Wam się tak całościowo pokazywała, może zrobimy jakieś zdjęcie, jak będziemy na basenie. Zobaczymy. A co tu się dzieje? Fajnie. A co ty idziesz? Co ty idziesz? Z kim ty siedzisz, Wiktoria? Buzi lali. Zobaczymy tego vloga, papa. Tutaj zobacz. No popatrz się do widzów jeszcze. No.